Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam gorąco i serdecznie wszystkich widzów w telewizji. Jesteśmy w katedrze świętego Michała Archanioła w Łomży. Dziś w święto świętej Benedykty od krzyża Edyty Stein. Przeżywać będziemy uroczyste święcenia biskupie księdza prałata Wojciecha Załuskiego, nuncjusza w Burundi. Zapraszam Państwa do trwania, bycia razem z wszystkimi uczestnikami tej uroczystości. Łączmy się w tej radości dla Kościoła Łomżyńskiego, jak również dla całego Kościoła Powszechnego, a zwłaszcza Kościoła w Burundi.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. W liturgię mszy świętej konsekracyjnej wprowadzi pasterz diecezji łomżyńskiej, jego ekscelencja ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Proszę spocząć na momencik. Wraz z biskupami z Łomży, to znaczy z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim, moim biskupem pomocniczym, z księdzem biskupem seniorem Stanisławem Stefankiem i z księdzem biskupem seniorem Tadeuszem Zawistowskim, ale także wraz z naszym arcybiskupem Wojciechem Załuskim, arcybiskupem nominatem, chciałbym przywitać Vorrei salutare in modo particolare Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, che in questi due mesi arriva per la seconda volta nella nostra cattedrale. Per noi è un grande onore per la nostra diocesi e per tutti i sacerdoti che lei sta in mezzo a noi. Grazie, Eminenza. Ich möchte auch begrüßen recht herzlich Herr Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Präfekt des Glaubenskongregation, für seine Präsenz in unserem Dom. Für unsere Diözese, das ist sehr große Ehre, dass Sie hier mit uns da sind. Vielen Dank. Chciałbym też serdecznie pozdrowić arcybiskupa Nuncjusza Celestino Migliore, który chętnie przybywa do naszej diecezji, z czego się bardzo cieszymy. Bóg zapłać za obecność. Quisiera también saludar, decir un saludo, bienvenido, bienvenidos a su excelencia, Monsignor Miguel Mauri Buendía, nuncio apostólico y Kazajistán. Muchas gracias por la sua presencia aquí en esta catedral. Chciałbym też pozdrowić naszego metropolitę, arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który jest z nami. Pozdrawiam serdecznie arcybiskupa Henryka Hozera, biskupa z Warszawy, Pragi, naszego miłego sąsiada. Pozdrawiam bardzo serdecznie metropolitę z Warmii, arcybiskupa Wojciecha Ziębę. Bóg zapłać za jego obecność. Pozdrawiam bardzo serdecznie arcybiskupa Juliusza Peca, który prawie 30 lat temu w tej katedrze wyświęcił na kapłana arcybiskupa Wojciecha Załuskiego. Pozdrawiam serdecznie naszego sąsiada, biskupa Piotra Liberę z Płocka. Chciałbym też wyrazić podziękowanie za to, że między nami jest też biskup Krzysztof Nitkiewicz, który był kolegą niedoli w wojsku naszego arcybiskupa Wojciecha, a później kolegą z Uniwersytetu Gregoriańskiego. Bóg zapłać za tę długą podróż z Sandomierza. Pozdrawiam serdecznie naszego sąsiada, biskupa Tadeusza Pikusa, tak samo biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego Zełku. Vorrei salutare anche tutti i sacerdoti che prestano servizio diplomatico nelle varie parti del mondo, che sono presenti qui in mezzo a noi, ma anche tutti gli amici sacerdoti che sono venuti per questa
celebrazione. Welcome to all priests, the friends of Monsignor Wojciech, present in this Cathedral of Łomża. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich księży naszego prezbiterium łomżyńskiego, jak i z innych tu obecnych diecezji kijowskiej, łódzkiej, wołyńskiej, księży też i innych rytów. Cieszymy się, że między nami jest mama naszego arcybiskupa Wojciecha wraz z jego najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Pozdrawiam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawicieli władz miasta Łomży z panem prezydentem na czele. Pozdrawiam starostę łomżyńskiego, wójta gminy Łomża, wójta gminy Andrzejewo, starostę ostrowskiego, gości przybyłych z Andrzejewa. Witam przedstawicieli mediów. Witam wszystkich tu zgromadzonych oraz tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem telewizji Trwam, czy słuchają za pośrednictwem Radia Maryja bądź Radia Nadzieja. I zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy tych obecnych w tej katedrze i tych obecnych przed radioodbiornikiem, przed telewizorem o modlitwę za naszego arcybiskupa Wojciecha. Fratres, agnoscamus peccata nos, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej. Thank you.
Oremus. Deus, qui pastor eternus, Boże, wiekuisty pasterzu, troskliwie strzegący swojej owczarni, Ty dzisiaj swojego sługę, prezbitera Wojciecha, postanowiłeś wprowadzić do kolegium biskupów. Sprawa, by przez święte postępowanie okazywał się wszędzie prawdziwym świadkiem Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Per omnia secula seculorum. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosił dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku. Oto Słowo Boże. Namaściłem go moim świętym olejem, aby ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. W moim imieniu Jego moc wywyższona. On będzie wołał do mnie, Tyś jest Ojcem moim, moim Bogiem, opoką mego ocalenia. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim synem, jam Cię dziś zrodził, jak i na innym miejscu. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem,
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Oto Słowo Boże. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proś więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto Słowo Pańskie. Obrzędy konsekracji biskupa rozpoczynają się hymnem do Ducha Świętego, który odśpiewamy w postawie stojącej. Thank you.
nominat w asyście dwóch kapłanów, księdza kanonika Stefana Ceberka i księdza kanonika Marka Milanowskiego, podchodzi do głównego konsekratora, którym jest sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz kardynał Pietro Parolin. Ksiądz Marek Milanowski w imieniu Kościoła prosi księdza kardynała o wyświęcenie księdza prałata Wojciecha Załuskiego na biskupa. Siądźmy. Eminentissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, Eminencjo, czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś księdza prałata Wojciecha Załuskiego wyświęcił na biskupa. Abetis mandatum apostolicum habemus. Czy macie nominację Stolicy Apostolskiej? Apostolski w Polsce. Odczytajcie. Ksiądz arcybiskup Celestino Miliore odczyta nominację Stolicy Apostolskiej. Franciszek. Sługa sług Bożych, umiłowanemu synowi Wojciechowi Załuskiemu, z duchowieństwa łomżyńskiego, prałatowi mojemu honorowemu i dotychczasowemu radcy nuncjatury, mianowanemu nuncjuszem apostolskim w Republice Burundi i wybranemu na arcybiskupa tytularnego Dioklecjany, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Zachowując i kontynuując tradycję i zwyczaje moich poprzedników, mianuję wysłanników, którzy reprezentują moją osobę i sprawę Stolicy Apostolskiej wobec kościołów partykularnych i państw. Gdy teraz mam wyznaczyć nowego nuncjusza apostolskiego w Republice Burundi, szukam odpowiedniego męża, zdolnego do właściwego wypełnienia tego bardzo ważnego urzędu. Tyżas synu umiłowanej Polski, który otrzymał solidne wychowanie i wykształcenie zarówno w rodzinie, jak i w seminarium Twojej rodziny i decyzji, stajesz przed moimi oczyma. Wyświęcony na kapłana Chrystusowego, pogłębiłeś w zimie studia sprawa kanonicznego. Gorliwie pracowałeś później w przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej. Wydajesz mi się zatem godny, abyś objął ten urząd tak wysokiej rangi. Zatem moją apostolską władzą mianuję Cię nuncjuszem apostolskim w Republice Burundi i ustanawiam arcybiskupem tytularnym Dioklecjany, przyznając należne prawa i nakładając odnośne obowiązki. Gdy chodzi o Twoje święcenia, chętnie pozwalam, abyś przyjął je w dniu 9 sierpnia tego roku w katedrze łomżyńskiej z rąk czcigodnego mojego brata Piotra Parolina, kardynała świętego Kościoła Rzymskiego, sekretarza stanu, z zachowaniem przepisów liturgicznych. Wcześniej złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec mnie i moich następców według normy świętych kanonów. Chcę po ojcowsku pozdrowić Ciebie, umiłowany synu, i wszystkie drogie Ci osoby, zachęcając Ciebie, skoro gorliwie chcesz pełnić powierzony Ci nowy urząd, aby całą Twoją biskupią posługę zawierzył jedynemu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Kodyszewskiej, Królowej Podlasia i świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, sporządzono w Rzymie u świętego Piotra na 15 lipca roku pańskiego 2014, drugiego mojego pontyfikatu. Bogu Franciszek, papież. Niech będą dzięki, odpowiedzmy głośno. Bogu niech będą dzięki.
Wsłuchajmy się w słowa homilii głównego konsekratora. Homilię tłumaczy na początku ksiądz prałat Zbigniew Skuza, a potem odczyta homilię, którą ksiądz kardynał przekazał. Eminenza, eccellenze, cari sacerdoti, distinte autorità, fratelli e sorelle in Cristo. Sono lieto di trovarmi nuovamente, a distanza di poco più di due mesi, nella vostra bella cattedrale, per l'ordinazione episcopale di Monsignor Wojciech Zauski, nominato dal Santo Padre Nunzio Apostolico in Burundi. Non capita spesso che simili celebrazioni accadano nello stesso luogo a così breve distanza di tempo. Ringraziamo di questo il Signore che ha benedetto la diocesi di Wonsha. Eminenzio, ekscelencje, drodzy kapłani, szanowny władze, bracia i siostry w Chrystusie. Jest mi bardzo miło, że znowu w odstępie czasowym, nieco większym niż dwa miesiące, znajduję się w waszej pięknej katedrze na święceniach biskupich księdza prałata Wojciecha Zauskiego, mianowanego przez Ojca Świętego nuncjuszem apostolskim w Burundi. Nieczęsto się zdarza, aby podobne uroczystości odbywały się w tym samym miejscu w tak krótkiej odległości czasowej. Dziękujemy naszemu Panu, że takim błogosławieństwem obdarzył diecezję łomżyńską. Zwracam się z pełnym szacunku pozdrowieniem do kardynała Gerarda Ludwika Müllera, do nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Celestino Migliore, do biskupa tej diecezji Janusza Stepnowskiego i do wszystkich arcybiskupów i biskupów biorących udział w tej świętej liturgii. Dziękuję za obecność prezydentowi Łomży i innym reprezentantom władz cywilnych i wojskowych. Zwracam się z serdecznym pozdrowieniem do kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, do seminarzystów i do was wszystkich tu przybyłych, ażeby towarzyszyć swoimi modlitwami księdzu prałatowi Wojciechowi Zauskiemu i upraszać dla niego dar Ducha Świętego. Fragment Ewangelii według świętego Mateusza, przed chwilą proklamowany, mówi nam o współczuciu Jezusa jako reakcji na widok rzesz, które tracą orientację, są zmęczone i zniechęcone, błąkają się po rozległych pastwiskach jak trzoda bez pasterza. Ten ewangeliczny obraz ukazuje nam bezmiar Bożego miłosierdzia, głębię tego miłosierdzia, które poruszyło Ojca, aby dać nam Syna swego jednorodzonego. Ten obraz streszcza w jakiś sposób prawdę o ludzkiej kondycji, o człowieku zagubionym, zdezorientowanym wobec wielkich pytań dotyczących życia, o jego trudności w odnajdywaniu drogi nadziei, aby przekroczyć bariery zła i śmierci, ale także ubóstwa moralnego i materialnego i brak godnych zaufania przewodników. Miłość Stwórcy i błądzenie stworzenia potrzebującego zbawienia stanowią tło
dla wcielenia naszego Pana. Tak jak Jezus, każdy pasterz w Kościele jest usytuowany pomiędzy miłosierdziem Bożym a ludzką słabością, pomiędzy świętością Chrystusa udzielającą się wszystkim, a rzeczywistością, w której ludzkość gorączkowo poszukuje sensu, wartościowych punktów odniesienia. Kościół ma potrzebę wielu dobrych pasterzy, którzy podobni do dobrego pasterza będą przemierzać wszystkie miasta i wioski świata, głosząc dobrą nowinę. Biskup jest w najpełniejszym sensie tego słowa kapłanem, tym, który został powołany, aby budować mosty, naprawiać je i zaznaczać ich obecność potężnymi reflektorami, aby uniknąć ryzyka, że ktoś stoczy się w otchłań rozpaczy albo zakończy swoją drogę w dolinach pustego i bezpłodnego buntu. Jest przeciwny temu, kto zasiewa trudności w relacjach między ludźmi, a także między ludźmi i Stwórcą. Jest człowiekiem więzi według serca Chrystusowego. Zostaje konsekrowany, aby w naszym świecie czynić to, co czynił w swoim czasie prorok Izajasz. Nieść radosną nowinę ubogim, opatrywać rany serc złamanych, ogłaszać wolność będącym w niewoli i wyzwolenie więźniom, pocieszać strapionych. Jego obowiązkiem jest publiczne głoszenie, że mroki historii zostały nawiedzone i przemienione przez światło Chrystusa. Ma pomóc innym zauważyć blask, potęgę, nowość tej gwiazdy, która narodziła się dla nas, schodząc na wysokości. Biskup otrzymuje ponadto zadanie czuwania nad powierzoną mu trzodą, ażeby w Kościele ustawicznie płynęła czysta woda prawdy i istniała niewzruszona jedność i harmonia posług i charyzmatów. Jego powinnością jest troszczyć się, aby głosy wszystkich mogły stanowić chór, który nie pędzi zbyt szybko i który nie opóźnia się zbytnio. I każdy może rozwinąć w nim dogłębnie, dla wspólnego dobra, te dary, którymi Bóg go obdarował. Biskup posiada również władzę, aby istniejące różnice nie przeciwstawiały się jedności Kościoła, a jego jedność nie przerodziła się w jednakowość. Jest zatem cennym współpracownikiem radości wiernych. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam, że każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Jednakże sprawy odnoszące się do Boga w ich objawianiu się nam są przede wszystkim nieskończonym współczuciem dla Jego stworzenia potrzebującego odkupienia. Z tego powodu dotyczą one człowieka, ponieważ mówią nam o Bogu, który jest miłością i który dla naszego zbawienia wydaje się na śmierć na krzyżu w osobie swego jedynego Syna. Ta tajemnica jest wypełnieniem Bożego miłosierdzia, szczytem, na który wskazują wszystkie pisma. Miłosierdzie to przewyższa nasze oczekiwania i pobudza nas do Jego wychwalania, do bycia odpowiedzialnym w administrowaniu darami i charyzmatami, które zostały szczodrze rozdane, i pobudza nas w ostatecznym rozrachunku do pokładania większej ufności w Bogu i w Jego dziełach, aby stawać się lepszymi. Caritas Christi urget nos. Miłość Chrystusa przynagla nas,
aby go naśladować, aby wynagrodzić mu przynajmniej w części za jego miłość do nas, poprzez zaangażowanie się w posługę dla braci, szczególnie dla najuboższych i opuszczonych. Prowadzi nas do miłości Kościoła i służenia mu z uległością i odwagą. Powołanie do reprezentowania Chrystusa głowy jest nadane dla duchowego i ludzkiego wzrostu wspólnoty, dla dobra dusz, które mają prawo do poznania słowa i osoby naszego Pana. To zaszczyt przyznany dla służby miłości braciom i wymaga od tego, który go otrzymuje, wewnętrznej radości, szacunku, zmysłu odpowiedzialności, ufnego powierzenia się woli Bożej, szczególnej miłości ludu Bożego, świętej Matki Kościoła i pełnej komunii z Ojcem Świętym, który powierza tak ważną misję. Drogi Wojciechu, jako nuncjusz otrzymujesz szczególne zadanie przekazywania troski następcy Piotra o kościoły lokalne, ażeby rozwinęły się więzi jedności i miłości pomiędzy nimi a Kościołem powszechnym i aby one zaangażowały się we wzajemną służbę poszanowania i miłości. Ponadto zostaje Ci powierzona misja budowania pokoju, popierania go z cierpliwością i umiejętnością poprzez wypowiadanie słów mądrości i zgody, także w najbardziej ostrych i skomplikowanych konfliktach i ukazywanie, że wrogość i starcia mogą przemienić się poprzez zaangażowanie dobrej woli z Bożą pomocą w zgodę i pokojową współpracę. Nuncjusz jest człowiekiem komunii i pokoju, w takiej mierze, w jakiej jest człowiekiem Bożym. Jest kapłanem, budowniczym mostów, ponieważ naśladuje postępowanie Pana, prawdziwego mostu między Bogiem a człowiekiem. Jest człowiekiem nadziei, także i przede wszystkim w momentach dramatycznych i tragicznych, ponieważ wie, że historia jest kierowana przez opatrzność. Może jednakże stawać się takim, o ile jest pasterzem. Papież Franciszek, zwracając się do nuncjuszy apostolskich, stwierdził: Wy, drodzy przedstawiciele służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, jesteście obecnością Chrystusa. Jesteście obecnością kapłańską, obecnością pasterzy. Z pewnością nie będziecie nauczać szczególnej cząstki ludu Bożego, która wam została powierzona. Nie będziecie przewodnikami jednego z kościołów lokalnych, ale jesteście pasterzami, którzy służą Kościołowi z misją dodawania odwagi, bycia sługami komunii, a także z nie zawsze łatwym zadaniem upominania. Czyńcie wszystko z głęboką miłością. Także w relacjach z władzami świeckimi i współpracownikami jesteście pasterzami. Poszukujcie zawsze dobra, dobra wszystkich, dobra Kościoła i każdej osoby. Obecność i działalność nuncjusza będzie więc o tyle bardziej efektywna, o ile bardziej będzie pogłębiona poprzez zażyłość z Jezusem Chrystusem w modlitwie, w ofierze eucharystycznej i w służbie miłości. Ty, drogi Wojciechu, zostałeś mianowany nuncjuszem w Burundi, kraju, który już znasz, ponieważ tam rozpocząłeś Twoją służbę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej. Burundi znajduje się w sercu Afryki, ziemi zamieszkałej od zamierzchłych czasów, bogatej w tradycje i historię,
doświadczonej cierpieniem przemocy, także w czasach współczesnych, z powodu poważnych konsekwencji konfliktów, które miały tam miejsce. Jest to ziemia potrzebująca wiele troski, ale bogata w zaczyn wzrostu i kryształowe świadectwo wierności Ewangelii z obecnością katolickiej większości zorganizowanej w 2 archidiecezje i 6 diecezji. Jesteś wezwany, aby czynić obecnym w tym kraju i w tym kościele, który w nim żyje, osobę papieża, umożliwiając poznanie jego słowa, pokoju i prawdy i jego zaangażowania dla autentycznego rozwoju ludów. Obyś mógł wypełniać to zadanie zawsze zakorzeniony w Panu i ufny w Jego pomoc, otwarty na wysłuchanie wszystkich i gotów ofiarować wszystkim uzasadnienie nadziei, sprzyjając procesom pojednania oraz oczyszczania pamięci i serc. Ofiara życia, którą złożył nieodżałowanej pamięci nuncjusz apostolski biskup Michael Eden Courtney, niech przyniesie owoc odnowionego i stałego zaangażowania wszystkich dla zgody i pokoju. Niech wspierają Cię w tej misji Dziewica Maryja, Królowa Pokoju, Święty Wojciech, Twój patron oraz męczennicy burundyjscy, 40 seminarzystów diecezji Buta, zabitych w roku 1997, którzy zaświadczyli swoją wiarą i swoją krwią, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest silniejsza niż nienawiść i śmierć i że jest niezwyciężonym nasieniem przyjaźni i braterstwa. Niech tak się stanie. Biskup nominat stanie teraz przed głównym konsekratorem i wyrazi swą wolę przyjęcia sakry biskupiej i obowiązków z nią związanych. Aż 9 razy z całą świadomością odpowie volo, czyli chcę. Antiqua sanctorum patrum institutio precipit. Dawny zwyczaj ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu zapytać, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzony mu urząd posługiwania. Dlatego pytam Cię. Czy chcesz z łaską Ducha Świętego pełnić aż do śmierci powierzony nam przez apostołów urząd posługiwania, który otrzymasz przez nałożenie naszych rąk? Cum gratia Spiritus Sancti usque ad mortem explere, volo. Vis Evangelium. Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa? Volo. Vis depositum fidei. Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele? Purum et integrum custodire. Volo. Vis corpus Christi, ecclesia meius. Czy chcesz budować ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, i trwać w jedności z kolegium biskupów pod przewodnictwem następcy świętego Piotra Apostoła? Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra? Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, prezbiterami, diakonami, troszczyć się o święty lud Boży i kierować go na drogę zbawienia? Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących?
volo. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Czy chcesz nieustannie błagać Wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa? Volo Deo auxiliante. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Kapłan wybrany na biskupa, zwany elektem, padnie na twarz i leżeć będzie przez cały czas śpiewania litanii do świętych. Postawa leżąca jest znakiem pokory i niegodności stania przed Panem. Jest to także symbol dobrowolnego przyjęcia nowych obowiązków wypływających ze święceń biskupich. W momencie śpiewania litanii przyjmiemy postawę klęczącą. Tymczasem powstańmy na modlitwę wprowadzającą, a potem uklękniemy. Oremus dilectissimi nobis, utuic electo. Błagajmy najmilsi Wszechmogącego Boga, aby temu wybranemu hojnie udzielił łaski dla dobra swojego Kościoła. Kapłan wybrany na biskupa pada na twarz, a my klękamy. Święty Wawrzyńcze,
Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicytu, Święta Agnieszku, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazylii, Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, Święty Jozafacie Kuncewiczu, módl się za nami. Święty Brunonie z Kwerfurtu, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobola, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módl się bądź na miłości, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie, od każdego grzechu, wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej, przez Twoje wcielenie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego pobłogosławił i uświęcił, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię,
abyś tego wybranego pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Propiciare Domine supplicationibus nostris. Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby. Wylej na Twojego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go mocą swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Per Christum Dominum nostrum. Powstańmy. Możemy usiąść. Zbliża się najważniejszy moment święceń biskupich. Główny konsekrator włoży ręce na głowę elekta, a po nim to samo uczynią inni biskupi. Gest ten wyraża przekazanie władzy biskupiej z prośbą do Boga, aby elekt napełniony mocą Ducha Świętego głosił Ewangelię i gromadząc wszystkich ludzi w jednym kościele, uświęcał ich, nimi kierował i pomagał im w dążeniu do Boga. Śpiewamy jedną zwrotkę, pod Twą obronę, Ojcze na niebie. Thank you.
główny konsekrator wkłada otwartą księgę Ewangelii na głowę elekta. Dwaj diakoni będą trzymać księgę Ewangelii nad jego głową aż do końca modlitwy konsekracyjnej. Jest to znak przyjęcia wielkiej odpowiedzialności za głoszenie Słowa Bożego, którego źródłem jest Ewangelia, księga prawdy i życia. Powstańmy. Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis. Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzie i Boże wszelkiej pociechy, Ty mieszkasz na wysokościach i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa w Twoim Kościele przez słowo Twojej łaski. Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych, pochodzący od Abrahama. Ty ustanowiłeś zwierzchników i kapłanów i nie zostawiłeś Twojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być wielbiony przez tych, których wybrałeś. Et nunc effunde super unc electum eam virtutem quea te. Teraz, Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc, Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świętym apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół jako Twoją świątynię na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia. Da cordium conitor pater, uic servo tuo, quem elegisti ad episcopatum. Ojcze, który znasz serca, spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Da ut virtute spiritu summi sacerdoci abeat, niech mocą Ducha posiada płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech rozwiązuje wszelkie więzy tą władzą, którą dałeś apostołom. Niech dzięki łagodności czystości serca podoba się Tobie składa miłe ofiary przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga i cześć z Duchem Świętym, w Świętym Kościele teraz i na wieki wieków. Amen. Możemy usiąść. Po modlitwie konsekracyjnej następuje namaszczenie głowy nowego biskupa świętym krzyżmem. Jest to bardzo dawna ceremonia, bowiem namaszczano świętym olejem głowy proroków, kapłanów i królów, którym powierzano bardzo odpowiedzialną funkcję w społeczeństwie. Namaszczenie głowy nowego biskupa to znak powierzenia mu zaszczytnego, lecz także bardzo zobowiązującego urzędu w Kościele Chrystusowym z prośbą do Boga o hojne błogosławieństwo w pasterskim posługiwaniu. Deus, qui summis Christi sacerdoci participem. Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze. Konsekrowany biskup po raz drugi otrzyma księgę Ewangelii, symbol dozgonnego głoszenia prawdy Chrystusowej. Jest to nawiązanie do Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Weź i połknij tę księgę,
a napełni wnętrzności Twego ryczą, lecz w ustach Twych będzie słodka jak miód. Accipe Evangelium et Verbum Dei predica. Przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością. Nowy biskup otrzyma pierścień, znak wierności Bogu i Kościołowi. Mitrę, czyli nakrycie głowy używane w czasie uroczystych nabożeństw liturgicznych, symbol władzy w Kościele Chrystusowym i pastorał, znak urzędu pasterskiego. Accipe anulum, przyjmij pierścień, znak wierności, zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty. Accipe mitram. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Accipe baculum pastoralis muneris signum. Przyjmij pastorał znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym. Ksiądz kardynał jako główny konsekrator zaprosi arcybiskupa Wojciecha, aby zasiadł jako pierwszy wśród biskupów koncelebrujących i przekaże mu pocałunek pokoju. Tę samą czynność wykonają biskupi współkonsekratorzy i inni biskupi obecni na uroczystości.
Liturgia eucharystyczna rozpocznie się procesją z darami ołtarza. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyniosą chleb i wino, które staną się ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do tych darów wszyscy dołączamy swoje modlitwy i ofiary w intencji arcybiskupa Wojciecha, prosząc Boga, aby przyjął jego trud pasterskiego posługiwania. Modlitewnym śpiewem wyrażamy nasze życzenie, śpiewając utwór Mikołaja Gomułki „Kleszczmy rękoma”. Królowi wszego świata.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Ecco, oblatio Domine, pro ecclesia tua, famuloque tuo ad Alberto episcopo. Panie, niech miła Ci będzie ofiara składana za Twój Kościół i za biskupa Wojciecha, którego ustanowiłeś arcykapłanem swojego ludu. Obdarzaj go apostolskimi cnotami, aby mógł się przyczyniać do rozwoju powierzonej mu owczarni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est, vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui unigenitum tuum Sancti Spiritus unctione, novi et eterni testamenti constituisti pontificem, et ineffabili dignatus est dispositione sancire, ut unicum eius sacerdotium in ecclesia servaretur. Ipse enim non solum regali sacerdotio populum acquisitionis exornat, set etiam fraterna homines eligit bonitate, ut sacri sui ministerii fiant manum in positione participes. Qui sacrificium renovent eius nomine redemptionis humane, tui apparentes filis pascale convivium, et pleben tuam sanctam caritate preveniant, verbo nutriant, reficiant sacramentis. Qui vitam pro tre fratrunquem salute tradentes, ad ipsius Christi nitantur imaginem conformari, et constanter tibi fidem amorenque testentur. Und et nos, Domine, cum angelis et sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Santus est, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplice ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est,
accipiens calicem et tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Memores igitur, Domine, eius den filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, i świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Brunonem z Kwerfurtu i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Gianussio, et famulo tuo Adalberto, cui odie pastor ecclesiae ordinatus est, cum cardinale Petro, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo adquisitiones tue, votis uius familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuos, ubique dispersos tibi, clemens pater, misereatus coniuge, frateres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes et hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus ut simil gloria tue perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Amen.
Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Ut foie est crulestvo, ipotenga ich favana vieci. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Przekażcie sobie znak pokoju. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunię świętą przyjmujemy w trzech nawach katedry, idąc procesjonalnie do ołtarza. W adhortacji apostolskiej Pastores Gregis Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II napisał, że ideałem biskupa, na którym Kościół opiera swoje nadzieje, jest pasterz, który upodabniając się do Chrystusa przez świętość życia wielkodusznie oddaje swoje siły powierzonemu sobie Kościołowi, a zarazem nosi w sercu troskę o wszystkie kościoły rozproszone po całej ziemi. Przyjmując komunię świętą, prośmy Chrystusa, dobrego pasterza, aby arcybiskup Wojciech sprostał ideałom, na których Kościół opiera swoje nadzieje. Wszyscy, którzy przystąpili do komunii świętej przed południem, mogą po raz drugi przyjąć komunię świętą podczas tej mszy świętej. Niechaj Panis Angelicus, chleb anielski, który zstąpił z nieba, Jezus, który do końca nas umiłował, będzie mocą i światłem w głoszeniu Ewangelii, sprawowaniu najświętszych tajemnic i wypełnianiu trudnych obowiązków na kontynencie afrykańskim przez arcybiskupa Wojciecha. Thank you.
Oremus. Uius Domine virtute mysterii, in famulo tuo ad Alberto episcopo. Panie, mocą tego sakramentu pomnażaj w Twoim słudze biskupie Wojciechu dary swojej łaski, aby godnie pełnił przed Tobą pasterską posługę i za wierną służbę otrzymał wieczną nagrodę przez Chrystusa Pana naszego. Wdzięczność Bogu za nowego biskupa wyrazimy uroczystym śpiewem hymnu Ciebie Boga wysławiamy. W tym czasie nowo konsekrowany biskup w asyście dwóch współkonsekratorów przejdzie główną nawą katedry i udzieli pasterskiego błogosławieństwa.
Bądźmy. Życzenia i gratulacje nowemu biskupowi będziemy mogli złożyć w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Bezpośrednio bowiem po mszy świętej zapraszamy do gmachu naszej uczelni na skromny posiłek wszystkich kapłanów, siostry i braci zakonnych, rodzinę księdza arcybiskupa Wojciecha oraz zaproszonych gości. Jako wdzięczność księdzu kardynałowi Pietro Parolin za obecność w Łomży, a także jako wyraz głębokiego szacunku dla tak dostojnego gościa z Watykanu, proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, ofiaruje obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej. Natomiast dzieci w strojach regionalnych, dzieci pierwszokomunijne, podejdą do księży biskupów i wręczą wiązanki kwiatów. Obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej wręczają pracownicy katedry, siostra Daniela i brat Adam. Za chwilę zabierze głos ksiądz arcybiskup Wojciech. Do niego więc należy ostatnie słowo, by wyrazić wdzięczność zarówno Bogu, jak i wszystkim, którzy przyczynili się do tej wielkiej uroczystości, zwłaszcza Ojcu Świętemu Franciszkowi. Jeden z moich byłych kapomisjone, nuncjuszów, po nominacji przysłał mi życzenia i kilka słów komentarza, mniej więcej takich. Tale momento è una svolta nella vita, molte cose cambieranno. Dovrà apparire spesso e perfino farsi fotografare. Ecco, i otóż już taki moment następuje. Ledwie zakończyła się liturgia święceń. A wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą dobrze, jak nie lubię zdjęć. O biskupstwie, o charakterze urzędu biskupa, o jego zadaniach i roli, jakie wypełnia w Kościele, jak również o misji nuncjusza i jego specyficznej posłudze w krajach misyjnych, a zwłaszcza w Burundi, powiedział nam tak dogłębnie i pięknie w swojej homilii eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin. Zatem pozostaje mi tylko jedno zadanie – podziękować, a zatem podziękowania. Moją wdzięczność kieruję przede wszystkim i nade wszystko ku samemu Bogu, Soli Deo, za dar życia i za powołanie kapłańskie, który mnie obdarzył i na koniec za łaskę pełni kapłaństwa Chrystusowego w biskupstwie i ku Matce Bożej, której tak zawierzył prymas tysiąclecia nasz ziomek, kardynał Stefan Wyszyński, która z tej katedry patronuje naszej diecezji. Wyrazicielem tego zaufania stał się ojciec. Ojciec Święty Franciszek, którego słowo skierowane do mnie i do nas, do kościoła zgromadzonego w tej katedrze, usłyszeliśmy na początku tej mszy świętej w odczytanej bulli papieskiej. Zatem ku następcy apostoła Piotra kieruję moje wyrazy wdzięczności, synowskiego oddania i posłuszeństwa w wypełnianiu powierzonej mi misji, świadczenia o jego trosce powszechnego pasterza, o cały Kościół Boży i o wszystkie kościoły lokalne. La prego, signor cardinale, di voler presentare al Papa tali sentimenti, parole ed espressioni di profonda e sincera gratitudine. La ringrazio in anticipo. La ringrazio anche innanzitutto per la sua benevolenza e per il generoso gesto di voler affrontare la fatica del viaggio per stare di nuovo qui con noi
in così breve tempo, appena 2 mesi, qualche giorno, nonostante tanti impegni e quantità di lavoro che le spetta come segretario di Stato. Le sono profondamente grato ed onorato, come del resto tutta la mia famiglia e tutta la nostra diocesi. Słowa podziękowania kieruję również w sposób szczególny do prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, kardynała Gerarda Ludwika Millera, za jego przyjacielski gest obecności na tych uroczystościach, za jego serdeczność i gościnność podczas spotkań w Rzymie wobec wszystkich nas Łomżyniaków. Bóg zapłać za przyjazd i obecność wszystkim arcybiskupom i biskupom przybyłym z sąsiedztwa i nawet z daleka, jak Poznań czy Sandomierz. Serdeczne Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi Celestino Migliore, nuncjuszowi w Polsce. Poznaliśmy się z biegiem okoliczności ponad 20 lat temu w nuncjaturze w Warszawie. Ja jako świeży upieczony attaché w Burundi, a on jako nowo mianowany radca nuncjatury właśnie w Polsce. Mogę zaświadczyć, że już wówczas mówił dobrze po polsku. Specjalne podziękowanie biskupom współkonsekratorom, arcybiskupowi Miguelowi Maury Buendia, nuncjuszowi w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie. Kiedyś Rosjanie mówili, że kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Pamiętamy to powiedzenie, więc akurat dojechał. Za to, że znalazł czas i zechciał przyjechać do Łomży, by świętować razem z nami i dzielić naszą radość i naszemu biskupowi łomżyńskiemu Januszowi. Z serca płynące podziękowania pragnę wyrazić naszemu duchowieństwu, księżom biskupom łomżyńskim, poczynając od świętej pamięci biskupa Mikołaja Sasinowskiego, arcybiskupowi Juliuszowi Pecowi, który w tej katedrze udzielił mi święceń diakonatu i kapłańskich, a potem skierował mnie na studia do Rzymu, biskupowi Stanisławowi Stefankowi i obecnemu biskupowi Januszowi oraz biskupom pomocniczym naszej diecezji. Mam wobec nich wyjątkowy dług wdzięczności. Wszystkim moim braciom w kapłaństwie, poczynając od moderatorów i profesorów z moich czasów seminaryjnych aż po dzień dzisiejszy i wszystkich pracujących w duszpasterstwie, wszystkim moim konfratrom z prezbiterium łomżyńskiego, szczególnie kolegom z roku i tu znowu na czele z księdzem biskupem Januszem oraz księżom emerytom, seniorom i kapłanom pochodzącym z mojej rodzinnej parafii w Andrzejewie, tu obecnym, którzy przybyli już z innych diecezji. Także kapłanom, którzy przyjechali tu ze Lwowa, z Drohobycza, z Kijowa, za gest solidarności, bliskości, za życzliwość i gościnność, jakich zawsze doświadczam z ich strony. Dziękuję siostrom zakonnym i wszystkim osobom życia konsekrowanego za ich pamięć i modlitwę. Chociaż okazja odpowiedniejsza z pewnością będzie jutro, w mojej rodzinnej parafii chciałbym też podziękować mojej rodzinie. Rodzicom, wspominając mojego świętej pamięci ojca, który odszedł do Pana na krótko przed moim pierwszym wyjazdem do Burundi. I mojej mamie, która dzięki Bogu jest tu z nami w tej świątyni oraz rodzeństwu. I całej wspólnocie mojej parafii Andrzejewo. Chociaż od 35 lat formalnie jestem parafianinem katedry, to jednak specjalny związek pozostaje, jak zawsze, bardzo żywy z parafią pochodzenia i pierwszych sakramentów świętych. Moim przyjaciołom, którzy przybyli dziś do Łomży, nie wszystkim udało się w środku lata zorganizować taką podróż. Tym jednak, którzy tu są, nawet ze Słowenii i Italii, i wspierają mnie swoją obecnością oraz modlitwą, serdeczne Bóg zapłać. I już na koniec dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i godnej celebracji dzisiejszej uroczystości. Szczególnie księdzu kanonikowi Marianowi Mieczkowskiemu, proboszczowi parafii katedralnej, notabene mojemu superiorowi w seminarium po powrocie ze służby wojskowej. Księdzu infuatowi Janowi Sołowianiukowi za komentarz do liturgii. Księdzu doktorowi Krzysztofowi Chodkowskiemu, ceremoniarzowi i asyście liturgicznej, to jest alumnom wyższego naszego seminarium, panu organiście i chórowi katedralnemu. Władzom seminaryjnym, księdzu rektorowi,
Jarosławowi Kotowskiemu za rządowi seminarium, dyrektorowi ekonomicznemu za życzliwą gościnę w swoich progach i władzom samorządowym, panu wicemarszałkowi województwa podlaskiego Jackowi Piorunkowi, prezydentowi miasta Łomży panu Mieczysławowi Czerniawskiemu, staroście łomżyńskiemu panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, staroście ostrowskiemu panu Zbigniewowi Kamińskiemu, posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kołakowskiemu. Dziękuję również wszystkim dziennikarzom i współpracownikom naszych diecezjalnych mediów ze Spes Media Group, telewizji Trwam i Radiu Maryja, które z tak wielkim poświęceniem służą, którzy tak, z tak wielkim poświęceniem służą Kościołowi Polskiemu. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Korzystam z okazji, żeby stąd, z tej katedry pozdrowić także Kościół Burundi, pasterzy, zwłaszcza tych, których znam osobiście i wiernych. Upraszam ewangelicznego Pana Żniwa, niech wszystkich was wspiera swoją mocą i łaskami i niech obdarza was pokojem. Bóg zapłać. Nowo wyświęcony biskup otrzyma specjalne błogosławieństwo, w którym partycypują wszyscy uczestnicy dzisiejszej liturgii. Diciamo così che questa mia presenza è un po' dovuta, no? Non soltanto per il fatto che attualmente esercito questo incarico di segretario di Stato, ma anche per la conoscenza che ci lega dai tempi dell'Accademia. Tu entravi in Accademia e io uscivo per la Nigeria e da quel momento questo legame di amicizia non si è mai interrotto. Mogę powiedzieć, że moja obecność tutaj jest z jednej strony oczywista ze względu na pełnione obowiązki sekretarza stanu, ale też ze względu na osobistą znajomość i przyjaźń z nuncjuszem, arcybiskupem Wojciechem już od czasów Akademii Dyplomatycznej. Speriamo, caro Wojciech, che questi anni non siano passati in vano e che arrivati a questo punto siamo tutti, almeno tu ed io e anche Don Miguel, che era nostro compagno di Accademia, un po' più buoni, più capaci di fare la volontà di Dio ed essere immagine di Gesù Buon Pastore. Miejmy nadzieję, drogi Wojciechu, że tego czasu nie straciliśmy, przeżytego wspólnie i przez ten czas staliśmy się wszyscy trochę lepsi i ja, i ty, i arcybiskup Miguel, i że będziemy lepiej i bardziej ofiarniej czynić wolę Bożą. E questo è l'augurio che ti faccio e per il quale invito tutti qui presenti a continuare a pregare per te e per la tua missione. I to jest moje życzenie, które tobie tutaj składam, prosząc o modlitwę za ciebie i za twoją misję wszystkich tutaj obecnych. E qui vorrei portare a tutti anche il saluto e l'augurio e la benedizione del Papa Francesco. L'ho visto proprio questa mattina mentre partivo e mi ha detto, so che va in Polonia, ecco, porti a tutti quelli che incontrerà, al nuovo nunzio, a Monsignor Sauski, al Vescovo della Diocesi di Wonsha, a tutti i Vescovi presenti, i sacerdoti e a tutti i fedeli, ecco, il mio ricordo e la mia benedizione. Przywożę wam wszystkim błogosławieństwo i wyrazy miłości ze strony Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj rano, wyjeżdżając z Watykanu, miałem okazję z nim porozmawiać. Ojciec Święty powiedział, wiem, że ksiądz kardynał jedzie do Polski, proszę pozdrowić nowego nuncjusza, księdza arcybiskupa Wojciecha, kapłanów, wszystkich, całą wspólnotę Kościoła Polskiego, którą spotka.
Ecco, vi invito anche ad unirvi nella preghiera per due intenzioni che stanno particolarmente a cuore al Papa. La prima è la situazione dei cristiani in Iraq. Ecco, conoscete tutti quello che sta succedendo. Dobbiamo avere a cuore questi nostri fratelli, la loro sorte, perché sono perseguitati per il nome di Cristo. E poi il viaggio in Corea che il Papa si appresta a fare la settimana prossima. Korzystając z okazji, że tutaj jestem, pragnę prosić was wszystkich o modlitwę w dwóch intencjach, które Ojcu Świętemu są szczególnie bliskie. Pierwsza intencja to modlitwa za chrześcijan w Iraku. Wszyscy widzimy, co się dzieje, jak bardzo są prześladowani. Ojciec Święty prosi o modlitwę w ich intencji. A druga intencja modlitewna to jego najbliższa podróż do Korei. Również bardzo ważna. I o nią prosi, i prosi o to, żeby w modlitwie wszyscy o nim pamiętali. Ecco, ora riceviamo la benedizione del Signore. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat tibi Dominus et custodiat te. Niech Cię błogosławi, strzeże Bóg, który ustanowił Cię arcykapłanem nad swoim ludem. Niech Cię obdarzy szczęściem na tym świecie i uczestnictwem w szczęściu wiecznym. Amen. Bóg, który w swojej dobroci zechciał zgromadzić duchowieństwo i wiernych, niech sprawi, aby wszyscy dzięki Jego opatrzności i Twojemu kierownictwu przez długie lata cieszyli się szczęśliwym posługiwaniem. Amen. Niech Bóg da wiernym łaskę posłuszeństwa Jego przykazaniom, zachowa ich od niebezpieczeństw i obdarzy wszelkimi dobrami, aby z wiarą przyjmując Twoją posługę na tym świecie cieszyli się pokojem i razem z Tobą zasłużyli na zaliczenie do społeczności świętych. Amen. Et vos omnes qui simulad estis, benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ice poco Christusa. Thank you.
Sobotni wieczór, katedra świętego Michała Archanioła, Łomża. Byliśmy świadkami święceń biskupich nowego nuncjusza apostolskiego w Burundi, księdza arcybiskupa Wojciecha Załuskiego. Za to trwanie, za wspólną modlitwę, za bycie świadkami tej uroczystości bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.